Włącz i zostań z nami. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Pokój Tobie. Zgromadzeni w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Święto Narodowe Konstytucji 3 maja rozpoczynamy naszą modlitwę za Ojczyznę słowami świętego Jana Pawła II, wypowiedzianymi na początku drugiej pielgrzymki do Polski z racji jubileuszu 600-lecia Sanktuarium Jasnogórskiego. Przeżywając rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski, w duchu stajemy przed wizerunkiem naszej Pani i Królowej, by powtórzyć słowa papieża Polaka. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno nasza. I by przeżywać zawierzenie Matce Bożej, wspominając milenijny akt zawierzenia sprzed 50 lat. By patrzeć na nasze dzisiaj, powierzając siebie i wszystkich Polaków Bożej opatrzności i zawierzając Bogu przyszłość Polski przez ręce tej, która spogląda na nas z jasnogórskiego wizerunku. Chcemy też zaznaczyć na początku tej mszy świętej, że paramentów liturgicznych, które używa dzisiaj ksiądz arcybiskup, te paramenty mają szczególne znaczenie. Stajemy w tym świętym miejscu, w naszej wrocławskiej archikatedrze i modlimy się. Weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały Maryjo. Z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. O, oto Syn Twój, następnie rzekł do ucznia, oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Szanowni Państwo, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych,
wojska, policji, wszyscy uczestnicy tego uroczystego zgromadzenia eucharystycznego i drodzy słuchacze i widzowie Radia Rodzina. Przeżywając dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, uświadamiamy sobie, że jednym z historycznych wydarzeń, które głęboko zaważyło na maryjnym rysie naszej polskiej religijności, były śluby Jana Kazimierza złożone we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku. Czym były te śluby i jak do nich doszło? W odpowiedzi na to pytanie trzeba przede wszystkim zauważyć, że wyrosły one z pewnego kontekstu dziejowego. Otóż od XVI wieku zaczęto nazywać Maryję Królową Korony Polskiej albo Królową Królestwa Polskiego. Tytuł ten pod wpływem rozmaitych czynników religijnych, społecznych w XVII wieku stał się bardzo popularny i często używany. Zwracanie się do Maryi za pośrednictwem tytułu królowa oznaczało przede wszystkim prośbę o jej wstawiennictwo w potrzebach narodu i państwa. Wyrażało się w tym tytule dojrzewanie świadomości narodowej i państwowej wszystkich Polaków, wyrastającej z wiary, a szczególnie z przekonania, że Bóg działa w dziejach ludzi i narodów i że to działanie jest związane także ze wstawiennictwem Maryi i jej opieką. Z czasem coraz powszechniejsze stawało się przekonanie, że pobożność maryjna ma potencjał społeczny, który należy rozwijać, aby przemieniać w jego świetle wszystkie dziedziny życia. Do szerzenia i umacniania wiary katolickiej, do ustanowienia specjalnego święta, które byłoby związane ze złożonymi ślubami oraz do zatroszczenia się o los ludu. W akcie zawierzenia czytamy: po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Śluby królewskie były więc aktem religijnym, ale także aktem politycznym i były pewnym programem społecznym. Król Jan Kazimierz wyraził w ślubach osobistą wiarę oraz wskazał drogę odnowy społecznej w Polsce. Wiemy, że wtedy nie wszystko królowi udało się zrealizować. Może najmniej udało mu się zrealizować to, co dotyczyło tej sfery społecznej. Ale co ważne, wskazał kierunek, a może nawet stworzył klimat, w którym możliwe stało się później uchwalenie Konstytucji 3 maja. Z jeszcze większą wiarą i miłością módlmy się. Matko Najświętsza, wypraszaj każdemu z nas siły ciała i ducha, abyśmy wypełnili do końca misję, którą nam zleca Twój Syn Jezus Chrystus. Zgromadzeni w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przez jej wstawiennictwo wznieśmy ufną modlitwę do Boga pełnego miłosierdzia. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego misja Piotra naszych czasów stała się impulsem do duchowego odrodzenia mieszkańców Europy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego księdza arcybiskupa Józefa, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby przez swoją posługę pomagali ludziom trwać przy Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej ojczyźnie, aby służyli jej rozwojowi i dobru wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Thank you.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.